remont mieszkania. Jest tutaj położona podłogówka, wylane to równiutko i teraz składę kafelki. Wczoraj położyłem kafle w całym tym pomieszczeniu na około 22 metrów kwadratowych, a już dzisiaj fuguję. Ta część jest zafugowana, przetarta, a tutaj jest na razie prefugowane i za chwilę będę się brał za wycieranie nadmiaru fugi. Pokażę, jak to zrobić własnymi siłami. Naprawdę nie trzeba być fachowcem, żeby zafugować czy położyć kafle. Co jest nam potrzebne do wyfugowania podłogi? Dwa wiadra na wodę, gąbka, szmatka, najlepiej taka, która dobrze pije wodę, takie packi. Ja używam plastikowych, to jest taka, którą używam, najlepiej to się tym robi, szpachelka do mieszania i taka wycieraczka do szyb. Ściągam tym nadmiar fugi. No i oczywiście nadkolennik. Nie musi być typowo budowlany. Ten pozostał po gdzieściach, po deskorolce wyrośli, a ja teraz to używam. Fuga rozrobiona, tak 1/5 na dnie. Nie ma co więcej robić, bo potem są problemy, że zostaje. Konsystencja budyniu. Fragment przed chwilą położyłem, tam kładłem jakieś 15-20 minut temu. Widać, jak fuga podeschła, więc możemy to wytrzeć gąbką. Gąbkę na przewodzie. Bardzo dobrze wyciskam. Może nie słucham, ale nie lubię, żeby było dużo wody. Tak wygląda podłoga po zmyciu fugi. Teraz przejdziemy na tą stronę, gdzie właśnie to też było zmyte, ale jakieś właśnie 20-30 minut temu. I to już jest na tyle suche, że możemy to doczyścić. Do tego będziemy potrzebowali wiadra i szmatki. Szmatka. Zwykła szmatka. Taka lekko frotę, bardzo ładnie pije. I też nie jest wygodna. Wracamy na czystą.
i praktycznie w tym miejscu podłoga już jest wyfugowana, wyczyszczona. Oczywiście później trzeba będzie jeszcze to umyć, ale tu jeszcze będzie tyle prac, że nie ma sensu myć już tak na czysto. Bardziej, że to na czysto myjemy dopiero gdzieś tak za dzień, dwa, bo ta fuga jeszcze będzie miękka. No i kończymy teraz tą stronę. Dalej będziemy fugowali, a tu poczekamy, aż przeschnie. Całość już jest zafugowana, przeszykowana do czyszczenia. Teraz zajmiemy się tą częścią tutaj do czysta, tam jeszcze na brudno. Potem wyszedł tutaj w tą stronę. Oczywiście podłogówka jest wyłączona, podłoga jest zimna. Tu w mieszkaniu jest teraz około 13-14 stopni i to jest taka idealna temperatura do pracy budowlanej. Gdyby była podłogówka włączona, byłby problem, szybko by to wszystko schło i no, trzeba by się było napracować, żeby to doczyścić. Czeka na wyschnięcie. Ta część już jest na czysto. Tam za chwilę będzie można wejść. A ten środek, no, jeszcze dobre pół godziny. I podłoga zafugowana. Równa, nie ma ubytków. Dwa dni pracy, położenie kafli, jeden dzień, fugowanie, drugi dzień. Można to zrobić szybko i sprawnie.